pasterzu. Serdecznie dziękuję za ten dar, trud apostolski, który włożyłeś także tutaj dzisiaj w naszej świątyni. Za tą ofiarę mszy świętej, bez chwałą ofiary Chrystusa na krzyżu. Za słowo krzepiące, słowo twierdzające nas, przekonanie, że Bóg zawsze prowadzi nas pewną drogą do zbawienia. Trzeba to Boga, tego Boga usłyszeć. Ten Bóg ma zdolność przede wszystkim uzdrowienia naszego serca. Uzapłać za poświęcenie drzwi. Chrystus mówi, jestem bramą. I to dziś się łatwo, otwierają ekscelencję. Dla wszystkich, nawet i dla tych najbardziej słabych. Dla tych, którzy nieraz mają bardzo mało sił, mało kondycji nieraz i tej duchowej. A po co? Po to, żeby tutaj się znaleźć u stóp Chrystusa. Dlatego Bóg zapłać za poświęcenie. Bóg zapłać za poświęcenie także sztandaru. Widocznego znaku Ojca Świętego, który tak jak Maryja w pokorze przesłuchiwała się Słowu Bożemu, tak i Ojciec Święty. Będą na nas wzorem właśnie, wsłuchiwałem się w głos Pana, po to, żeby przygotowywać Chrystusowi nasze serce jako żyzną glebę. Bo Pan jest powiedział wyraźnie, jeżeli moje słowa będą was, przyniesiecie plon obfity. Niech Bóg błogosławi na trud pracy pasterskiej naszej diecezji. Prosimy o błogosławieństwa, tak jak młodzi przyrzekani. Będziemy wspierać modlitwą, prosząc o dar zdrowia na trud pracy. Szanowny Boże. Pan z wami i z duchem Twoim, imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Złożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.